It's about time you two decided to show up. Nice to see you, too. Do they have you mopping the floors now? There's no time for jokes, Dexter. Gaul and Maya kidnapped us to sap our energies to power their abominable machine. It appears they have combined the functional remains of a precursor robot with scavenged artifacts from across the land. Then they added a few diabolical additions of their own, creating the one thing capable of opening the Dark Eco silos. If you can free the four of us, we can use our combined powers to break the force shield surrounding the robot before they use it to destroy the world. Okay, więc musimy uratować wszystkich Sage'y, ponieważ nie tylko jest tutaj Seimos do uratowania, bo jeszcze jest niebieski Sage, żółty i czerwony. I śmierdzi mi to trochę czymś wyciętym z Jacka i Dextera. Ponieważ każdy z tych Sage'y ma swoją wioskę, co nie? No może prawie każdy, ponieważ jest jeden Sage, który nie ma swojej wioski. Seimos ma Sandover Village. Niebieski Sage ma Rock Village. Czerwony Sage ma Vulkanic Crater. To moje zasadnicze pytanie jest jedno. Żółty Sage. Śmierdzi mi to trochę wyciętą wioską, ponieważ żółty Sage jest jedynym Sage'em, który nie ma wioski. Chyba że Cytadela Gola i Mai to jest jego wioska, ale wątpię w to. Pamiętacie może ten port w Bogi Swamp? Śmierdzi mi to tym, że w Bogi Swamp ten cały port, który nie miał żadnej łódki, śmierdzi mi wyciętą wioską, tak szczerze. Bo tam musiało coś być, to twórcy nie zostawili tego bez powodu, tak szczerze. Tam musiało ewidentnie coś być. A my o tym niestety nie wiemy i się prawdopodobnie już nigdy nie dowiemy. To było profesjonalne uratowanie Precursor Orb. Tak szczerze, to takie bohaterskie było wręcz, mogę powiedzieć. Ale już wiem, że tutaj są dwie sekcje, których bardzo nie lubię. Mianowicie jedna z odblokowaniem Multum Precursor Orbów, ponieważ potrzebujemy niebieskiego Iko, by to zasilić. A druga to jest sekcja z potworkami jednymi, a raczej z pajączkami. Chyba to były pajączki, albo jakieś szerszenie, czy kiwie, co to tam było. I chyba właśnie idziemy do tej sekcji. Ta, to jest chyba to. Chociaż nie, to nie jest do końca chyba ta sekcja. Na razie idzie wszystko dobrze i sorry, że ja się tak wyciszyłem, ale chciałem, żebyście posłuchali sobie tego soundtracku, bo ja jożem, kurde, Rosyjak. To była dopiero głupota. Ale to było skill. To był skill, kurde. A teraz pozwólcie, że zrobię ZW, żeby ten... No, żeby dać info. Okej, okay, jestem z powrotem. Już dałem info o odcinku ze Spyro. Na grupkach, bo dokładnie na grupce mojej dziewczyny oraz na swojej. I fanpage. Na Discordzie nie musiałem, dlatego że mam bota, który z automatu wrzuca mi filmy. Więc kontynuujemy dalej z Cytadelą Gola i Mai. I Mai, kurde, Mai, Mai. Pszczółka Maja sobie lata w tym wypadku. Atakuje fioletowym Iko. A tam Goluś.
Jest i goły, i jest bardzo i wesoły. Co ja właśnie zaśpiewałem, to nie mam zielonego pojęcia, ale... Ale to spowodowało, że Jack dwa razy zginął. Co jest przykre bardzo. Kurde! To było już głupie. Okej. Okay. Chciałem być trochę cicho, dlatego żebyście sobie mogli zobaczyć, jak to wszystko ze sobą się je. I okej. To, co trzeba było zrobić, to zrobiliśmy. I teraz czas na Power Cell. Dokładnie tak. Mamy 97 power celli, więc jeszcze teraz tylko 3. To dosłownie 3. Szkoda, że nie ma możliwości tam się dostaje i ominięcia tamtej sekcji, to byśmy mieli to za sobą. Chociaż może bym się tam dostał jakoś do tej klatki. Dobra, nie będę kombinował. A może trochę, bo korci mnie? Widzicie, nie da się, kurde. Choćbym próbował. Ostatnia próba w ramach udowodnienia, że się nie da. Nawet nie muszę nic robić. Widzicie, nie zdążyłem nawet. Więc nie będę niczego udowadniał, ponieważ nie ma możliwości się tam dostania. A nawet gdyby była, to nie chcę tego robić, bo... Szczerze powiedziawszy, chcę zdobyć wszystkie Precursor Orby, jak już powiedziałem, mimo że teraz one są mi guzik warte, bo tak na dobrą sprawę już nikomu nic nie płacę. Ale hej, każdy powód na zdobycie Precursor Orbów jest dobry. A tak naprawdę wszystkie Power Cell'e będziemy zdobywali za to, że uratujemy wszystkich Sage'y. No i... Poza tam Scout Fly'ami, ponieważ one się tam nie liczą zbytnio. Bo to jest raczej pewny Power Cell. To jest sekcja, przy której nie wiem, czemu wolę być cicho. Tak się wolę skupić na niej.
Może dlatego, że nie chcę potem powtarzać w kółko Macieju jednej i tej samej sekcji. I nie pominąłem żadnych precursor orbów. Nul, zero, wszystkie mam. Teraz tylko trzeba będzie zdobyć to niebieskie Iko. No, trochę zrypałem sprawę. Bo to poszło za łatwo, tak szczerze. Więc teraz trzeba zrobić, żeby jak najdłużej utrzymać to niebieskie Iko. Więc to jest moja taka bardzo nieulubiona sekcja i przyznam, że za dzieciaka też tego nie lubiłem. Więc niewiele się zmieniło od czasów, gdy dorosłem. Udało się! Udało się, udało się, udało się! No już niedużo nam brakuje Precursor Orb. No i to był żółty Sage, który nie ma swojej wioski. Tak, to właśnie on. Ale teraz lecimy tędy. Ponieważ tam jest ta sekcja, której właśnie bardzo nie lubię. Też za dzieciaka nie lubiłem. Tylko najpierw musimy się tam dostać, ok? Więc Jack, współpracuj ze mną. A nie, to jest chyba ta sama sekcja. No, to jest to samo. Więc po co ja tutaj lazłem? To chyba trzeba tutaj teraz iść. Nie, bo tutaj jest początek. To tam trzeba iść, kurde. Wiedziałem! Wiedziałem, ja to czułem, ja tylko was sprawdzałem. Tak, ta wymówka jest po prostu świetna i zarazem najlepsza. Okej, okay. Jesteśmy wyżej i teraz to jest ta sekcja. Znaczy no, nie do końca ta, ale ona jest tak jakby takim trailerem do czegoś, na co będziemy skazani. Ale na szczęście tutaj mamy checkpoint, więc hurra! Żadnych precursor orbów nie pominąłem, więc... O, właśnie ta! To jest ta sekcja, kurde. O, zaczyna się to. Skaczące, kurde, lurka rożaby. Ja pierdziele. Czas się skupić. No, nie udało mi się. Ale wiem, jak to zrobić, więc nie będzie chyba to aż tak trudne. Póki nie zginę po drodze. Runda druga, frajerzy!
Okej. To by było na tyle. W taki oto sposób żeśmy pokonali lurkę rożabki. Więc dobra, teraz możemy już za pomocą tych platform dostać się wyżej i tam uratować Seimosa! Bo kogo by innego, bo to już ostatni Sage, który nam został tak naprawdę, bo wszystkich innych uratowaliśmy. Mamy uratowanego Sage'a z wioski, której nie ma w grze, czyli żółtego. Mamy niebieskiego Sage'a uratowanego, mamy Sage'a czerwonego z Volcanic Crater i w zasadzie to wszystkich mamy uratowanych poza Seimosem, poza nim, bo jego niestety nie uratowaliśmy jeszcze, ale to się zaraz zmieni. Niedużo nam już zostało tych Precursor Orbów. Mam nadzieję, że to jest ta wymagana teraz ilość, że nie pominę żadnego po drodze. Chociaż śmierdzi mi to tym, że gdzieś pominąłem te Precursor Orby. Przedostatni Power Cell. Chociaż fabularnie już ostatni. Ale przedostatni dlatego, że zdobyliśmy przecież te sekretne Power Cell'e. Mamy to. Mamy wszystkie Precursor Orby z całej gierki. Teraz czas na ostatni Power Cell, kończący już ten side quest ze zbierania. Good work, boys. You're real heroes now. I'll combine my green eco power with the other three sages, and together we'll open the shield door surrounding the precursor robot. Yeah, that sounds like a good start. And then after you guys open that shield, what are you gonna do about the robot? Nothing, Daxter. We have to keep the shield open. It's up to you two to figure out how to destroy the robot. Oh, great. I get to help the guy that turned me into a furball destroy the only person who can turn me back! First, save the world! Then we'll try to make it fall to no Dexter! You're too late, Seimos. Once I possess limitless Dark Eagle, I will have the key to creation itself! This is madness! Releasing that much Dark Eco will destroy everything we know! Just look what it's done to you! It has given us a beauty beyond anything you can understand. Beauty? Have you two looked in the mirror lately? Just wait until we open the silos, little one. You think short and fuzzy is bad. And to think, you two traveled all this way, liar! Fools! Enjoy your front row seats to the recreation of the world! Jack! Take the elevator up and stop that robot!